No hello, tutaj Purpose, witam was w kolejnym odcinku z trollowania. Nie wiem, czy nie mam za mikrofonu za blisko i czy przypadkiem właśnie oberwaliście po uszach. Witam was w kolejnym odcinku z trollowanka na śniadanko, na obiadek, na kolacyjkę. W zasadzie to ja to nagrywam późno, więc już na kolacyjkę. Ale wy to oglądacie wcześniej. Incepcja. No i co? No jestem znowu sam, bo akurat w tym momencie Crysis musiał zrobić sobie formata i w ogóle, bo kupił sobie dysk SSD, pewnie już o tym wiecie. No i zostawił mnie samego i muszę sam. Ale zobaczcie, kto tu jest, jakiś człowiek, który nazywa się TP podkreśnik X-Trollu. X-Troll-X, no to chyba trzeba byłoby strollować X-Trolla. Tylko jakby go tu strollować, bo on to... Oj. Co przydałaby mi się? O, to by mi się przydało. Bardzo by mi się to przydało. Dobra. Set 2. Nie, to było set. Nie set 2, tylko post 2. O, właśnie. I teraz tak, muszę to skopiować, żeby sobie przypomnieć, jaki to był. To było 5. Tylko, że wiecie co? On sobie gdzieś poszedł. Narobiłem się, a gość sobie gdzieś poszedł. Nie, jest tu, dobra. To tak, replace 5 na 0. Dobra, odwrócił się. Więc nawet się pewnie jeszcze nie zdążył zorientować, że tutaj coś się wydarzyło, ale jeszcze nie wie co. Ziomuś. Ty, on ma złotą główkę strollowany. To jest złoty troll. No dobra, ale weź tak, zawróć, bo tutaj już nudno jest w tym twoim domku. No i idź tam. No idź. No, no już. No dygaj do swojego domku! No niestety postanowił, że się nie da strollować troll i poszedłem do kogoś innego. Jestem u Davio SC. Davio SC coś tu kopie i byłoby śmiesznie. Musiałbym wkleić zaraz, to ja sobie to znajdę, ja sobie to zrobię. Dobra, i teraz tak, na szybciorca. Anvil. Dobra, Anvil jest, pięknie. Stary, dobry trolek z Anvilkiem. Dobra, cyk. To nie, to tutaj muszą być diaksy, dobra, to będą diaksy. Diamant ore. Ups. Teraz tak. Cyk. Cyk. Kopy. Teraz mi spadnie na głowę, co prawda, ale to tam się nie przejmujcie. O, dobra, jest zasłonięty. Dobra, ja to tutaj mam. Okej. Teraz muszę to zrobić naprawdę szybko. A bo wiem jak. GM3. Dobra, i tutaj... Paste. Dobra, pięknie. I teraz zobaczymy, czy on tutaj dojdzie, czy on to zobaczy, czy co tu się wydarzy. O, znalazłeś diamenty. GM1. Bang! Stary, dobry troll po prostu. Ten troll mi się chyba nigdy nie znudzi. On jest naprawdę jednym z lepszych trollków. Dobra, no masz. Tak, dobra, dobra. Nie, ja ci... Home, o... Davio SC, tu jest twój domek. Ja proszę bardzo, tu ci schowam główkę. Jak sobie obejrzysz odcinek, to się zorientujesz, gdzie jest główka. Spidek 13 ma tarczę japońską. Co by mu to zrobić? I normalnie ta świnka się do niego, uśmiecha się do niego. Słyszeliście zombiaka? Dobra, o, zszedł na dół, pięknie. Schodź na dół. Schodź, ojeju, jak fajnie, że ty idziesz do podziemi, bo ja akurat mam pod paste'em przygotowanego takiego trollka. O, tutaj focus jeden jeszcze się pojawił. No dobra, spitku, idź na spitku. What the fuck? Aha, oni tutaj mają tą. To lipa. To troszkę lipa. No nic, to lecę do kogoś innego, bo tutaj nawet nie mam co wymyślić. Stwierdziłem, że dawno nie robiłem tych trollków, więc jak najbardziej ja sobie tutaj patroluję właśnie w ten sposób. Paste. Dobra, i wracamy się tutaj do tego pana. Tym razem jesteśmy u Rontio XC, GM1. On bardzo nisko w ogóle idzie, chłopak. Ale dobra, dawaj. Kop, bo ja tutaj specjalną przesyłeczkę dla ciebie wkleiłem.
powiedzieć prosto, idź prosto. Proszę ja ciebie, nie bądź świnio, idź prosto, co? O kurde, ale się wkopał. Tam normalnie koniec świata jest. Koniec świata! Dobra. No ale to, nie, cofnij się, dawaj, koblem się podsadź właśnie, bo to trzeba iść. No nie rób mi tego, bo tutaj... No nie rób mi tego. Czy ja tu mam X-raya? Nie mam tutaj odpalonego X-raya, bo tu nie szukam w tym momencie X-rayowców. A pan Rontio, no dobra, czy on wreszcie się ogarnie i pójdzie tak jak iść powinien, żeby zostać strollowanym, czy nie? Czy nie? Nie, mam mnie w nosie. A tutaj... A ten to dopiero mnie strollował. Zobaczcie, się to stało. Jeszcze jedną krateczkę by wykopał i znalazłby. No dobra, no Andu, niestety lecimy do kolejnego. Poleciałem sobie do Cyberwolfa, na naszego moderatora, który bardzo ostatnio się wystraszył swoją drogą tym, że ktoś wydawał komendy kilka troli wcześniej. To było jakbyśmy robili z Crazysem. I zobaczcie, co oni zrobili. Znaleźli tutaj, no to takie królestwo to podwodne i zabudowali, żeby tu wody nie było. Byłaby straszna szkoda. Mam tylko nadzieję, że nie wywalę serwera. Wiecie, dobrze, że to montuję, bo jakby ten to, no byłby problem. Byłaby straszna szkoda, gdyby tutaj nagle się stała taka rzecz, że... Gdzie on jest? Gdzie on polaz? Dobra. No ja wiem, że to tak... Nieładnie z mojej strony, ale no wiecie, no woda to woda, woda to jest żywioł nie do opanowania, sami rozumiecie. Jeszcze się nie zorientowali. Jeszcze się nie odwrócili, jeszcze się nie zorientowali. Oj, tu się pojawił też strażnik przy okazji, bo się woda pojawiła. Znaczy, no odwróćcie się, no błagam was, jedno albo drugie, no Ailina to też moderatorka. No, Cyberwolf. O, coś tu jest chyba nie halo. Dobra, a teraz się odwróć. Bardzo ładnie, że się nie patrzysz tutaj. I woda opada. Myślałem, że się... No tak, bo ona... No bo to tak. Ciekaw jestem, czy znowu tutaj... Łooo! Widzieliście to? Nie wiem, co się wydarzyło. Może on mnie troluje w tym momencie, ale generalnie zaczęło się bardzo... O ja pierniczę, zobaczcie na ten spadek FPS-ów, co tu się dzieje? Co tu się wydarzyło się? Ailina, ciebie nie trollowałem, cwania Ron, ale dobra, niech wam będzie. Ale wiecie co, ja wam tak łatwo to tego nie dam. Tak łatwo to ja wam tego nie dam. Ja piórkuję, patrzcie na to. I teraz tak. Tutaj, gdzie macie... O, tu macie. Tutaj macie, to teraz tak, GM3 i zobaczycie to dopiero na odcinku, GM3, teraz szybko GM1 i patrzcie na to, dobra, i tutaj wam schowam skrzyneczkę i w tej skrzyneczce będą dwie główki strollowane. Polecam oglądać odcinki u Purposa. K-Cross W6 właśnie przed chwilą zabijał biedne koniki. Są koniki jeszcze na 1.9, a on je po prostu zażynał. Trzeba mu jakąś karę wymierzyć, prawda? Jak można zażynać koniki? A tutaj teraz będzie rozmnażał kurczaki. Rozmnożył koniki, to teraz jest... No nie, no to jest po prostu koniokrad, koniobica i koniomorderca. Koniobica to fatalnie zabrzmiało. Fatalnie, ale to nie to miałem na myśli. Nie. Żeby była jasność. Dobra. K-Cross W6. Co by ci tutaj... Kurde, no widzisz, żebyś tutaj nie stały te koniki, ten to zamienił nagle wszystko na lawę. No, a tak to nie. Ale coś by ci się tu przydało zrobić. I jeszcze nie wiem co, ale zaraz coś wymyślę. No to już byłoby... Wiesz co? Wiem co. Wiem co ja ci zrobię. Wiem co ja ci tutaj zrobię. Tylko właśnie, bo ktoś tutaj stał, tylko już nie pamiętam niku przed chwilą, jaki to był nick i o jest, dobra. VirtuXCRFan. Sudo VirtuXCRFan message. Jak on się nazywa? No weź, przestań kucać, bo nie widzę twojego niku. Dobra, KC Cross. Ty konio
Morderco, ty. Social spy. Hech, chcę to zobaczyć. Będą się bić? Jesteś potworem! Ja jestem potworem, wiem, ale dobrze mi z tym, kiedy was troluję. I co, nic? Zero reakcji? No trudno się mówi. Dobra, widziałem, że ktoś jeszcze kopał, a ja bardzo chciałbym jeszcze zrobić ze spadającym kowadełkiem. Koks Anna 312. Koks Anna kopie tak pod kątem i to mi bardzo nie w kolorki jest. Wolałbym, żeby kąpała prosto. O, zaraz spadnie do lawy, w ogóle sama się struluje i badnie potem na mnie, że to... w ostatniej chwili. I co, pewnie myślisz, że ja cię teraz trollowałem, tak? No dobra, no poczekamy, co ona tu wymyśli, ta Koks Anna. A może będzie chciała kopać przed siebie, Koks Anna? Dobra, dobra, to wiesz co? No nie, no do kitu. Dobra, może tutaj, może się akurat uda. Paste. Dobra. Może akurat w tym miejscu zacznie kopać i zobaczy diaksika. No nie, akurat nie zaczęła kopać w tym miejscu. Dobra, social spy już mogę wyłączyć. Dobra, aleś kurde się miota, aleś ten... No jakbym tak chciał, tak szybko prosto szła, no... To fajnie by było wtedy, bo bym cię strollował. Wtedy... Co jest z tym przycinaniem dzisiaj? Dobra, mniej więcej po ukosie, tutaj, paste. GM1. No nie rób mi tego, tylko idź swoją trasą. O, to powinnaś trafić mniej więcej. Jest! Jaksik! Pięknie! Uwielbiam ten numer! Taki stary, dobry numer z kowadłem, no. Ale to śmieszne jest jednak, nie? Co? Cisza. I Koksana dalej kopie, w nadziei, że znajdzie tam kolejne kowadło. No cóż, nie znajdziesz. Nie znajdziesz. No dobra, jeszcze jedna osoba. Git2401. I ja bym ci zrobił takiego numera, że normalnie zabrałbym ci któregoś swojego kurczaczków, ale tylko tak na chwilkę. No chodź. Żeby ten kurczaczek wyleciał sobie z twojego gniazdka. No ląduj kurczaczku. O, bardzo ładnie. O, pięknie. I przyczepiamy go tak i on... M-I, o. Okej. I on idzie za nami. O, brawo. Chodź tu. No chodź. Co prawda tutaj... O matko, jaki śmieszny mały ten. Dobra, bo ja nie wiem, czy ty wiesz, że kurczaki odlatują na zimę też. A ty masz już tutaj zimne, widzę jakieś klimaty takie, o tam śnieżek jest. Co tu się porobiło? To nie ja mu przyniosłem tyle tych zombiaków. No dobra, chodź. Latający kurczaczek nie robi na tobie wrażenia? Ale to nie, on myśli, że ja go strollowałem przez to, że tyle tych zombiaków przysłałem, ale nie, absolutnie nie. Dobra, odstawię mu tutaj, bo to nie pykło tak, jak miało pyknąć. Pyk! No i co jest? Aha, przyczepił się do mnie na stałe. No dobra, trudno, a jak go odczepić teraz? Halo, Houston, mamy problem! Kurczak mnie goni! Tamten miał być ostatni, ale ten będzie ostatni, bo jeszcze jednego zauważyłem, co to właśnie kopie tak jak ja chcę, żeby kopał. I ja mu tutaj... O! Tu! Paste! I GM1 na szybko, ciekawe, czy w ogóle zauważy. Chłopak tak szybko kopał, że nie zauważył diaksów nad sobą. No trudno się mówi. A!
No dobra, poczekajmy chwilkę, bo tu może się coś z tego fajnego urodzić. Taki set rolek. Chociaż nie są. To równie dobrze mogło być przecież przypadek, prawda? Przypadek? Nie sądzę. No i gdzie ty idziesz? Gdzie ty leziesz? Czemu ty tak patrzysz sobie tak przez ściankę? O, jak ty się normalnie wkopujesz, chłopak. Dobra, na razie to zobaczyłeś redstone'a, więc to jeszcze o niczym nie świadczy. Ale tak mimo wszystko dziwnie kopiesz, dziwnie. Jak to zwykle ostatnio na trollowaniu bywa, mamy połączenie trollowania z Overwatchem. No ale cóż. No nic, ten się strollować nie dał, ja jeszcze go przypilnuję tutaj, czy on przypadkiem nie ma haksów. Bo jak ma haksy, to go zbanuje, a jak nie ma haksów, to go nie zbanuje. A wam mimo wszystko dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, bo pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Coś się wkopuje do tego czerwonego proszku za często. I do następnego odcinka, trzymajcie się. Cześć. Cześć.